Dzień dobry. W sumie to nawet dobry wieczór już. Tam się zbliża 21. Może tutaj nie widać. Momencik o, zmienię na szerokokątny jak zwykle, bo się nie mieści. Dwie paczuszki do mnie dotarły. Pierwsze to są moje paczuszki z VAT-em. No niestety te czasy się skończyły. Mimo wszystko postanowiłem zamówić te dwa produkty. Zlekałem zakupem tego, zlekałem. Zamiast zapłacić taniej, to zapłaciłem drożej, bo wprowadzili VAT. No ale tak to jest już. Mimo wszystko te. Nie wiem, jak tamta paczuszka tam, mimo wszystko, jeżeli się okaże, że pasuje, bo nie mogłem się z sprzedawcą dogadać, mimo wszystko wychodzi taniej jak u nas. Będą to takie nakładki na mopę do robota sprzątającego. Zobaczymy, czy pasują. Tam w opisie nie było pisane, że to tylko jest kompatybilne, ale różnie to bywa. Obawiam się, że mogą nie pasować. Trudno, nie było aż takie drogie, to przeżyję. 6 sztuk. Jak dobrze pamiętam, zamawiałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Na razie wyglądają bardzo dobrze. Nabyłem takiego robocika, który mnie odciążył sprzątaniem mieszkania takimi rzeczami. Zobaczmy. Ups. Wchodzi. No, na razie jest to, żeby obciążył mnie, ale przy zakupie dają tylko dwa takie mopy. No. Pasuje. Troszkę ciężko chodzi, ale pasuje. Pozwoli mi to zaoszczędzić mnóstwo pieniążków. Bo te nakładki są drogie. To prawie 150 zł w oryginale. Wprawdzie można je prać. No ale tu mam 6 za połowę tej ceny. 2. 4, 5, 6 za połowę tej ceny. Także spróbujemy dokupić pozostałe akcesoria, jak te szczoteczki, szczotki i tak dalej. Jedną sekundeczkę. Wezmę oryginalną. Dobrze, jestem z powrotem. Tak wygląda oryginalna. Już troszkę zniszczona. Ale jak widać, super. Super, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Mimo z VAT-em, ale opłacało się. Odkładamy na bok. Druga to jest, nosiłem się z zakupem taka miseczka, komplet miseczek dla kota. Bo mam takiego futrzaka, ale akurat nie w tym mieszkaniu, bo mu się nie podobało. Wolał zostać na starym. Ale potwierdziłem, że mu kupię. Nie wiem, czy wychodzi taniej, czy nie w Polsce, bo już nie chciało mi się zawracać głowy, szukanie po Allegro i po innych. Zaraz to otworzymy. Tak to coś wygląda. Jak zwykle tani plastik, no ale inaczej to nic być nie może. To jest. Na bok. To wygląda mniej więcej tak. Dwie miseczki. Butelka na wodę. Napełnia się ją wodą. Pół litra. Tu się stawia. Jest taki, nie wiem, czy będzie widać, spróbuję zmniejszyć bolec. Ten bolec tu naciska i woda sobie cały czas tutaj wpływa, stoi, że nie trzeba dolewać co chwilę, tylko się uzupełnia.
Przetestuję to. Jutro jak zdążę, zawiozę to. Próbuję ci futrzak i dwie miseczki. Też na razie jestem zadowolony z tego zakupu. No, można to na różne strony. Ja, jeszcze raz. O, można to na różne strony. Na suchą, mokrą karmę. Na suchą i mokrą karmę, tak komplet. I tak to wygląda. Ups. Jestem zadowolony. Nawet jak na taki tani plastik nie wygląda to źle. Buteleczka też, aby tylko muszę rozszyfrować. Czy ja to za lekko wkładam, czy że ta, o, tu się dziubek podnosi, powinna woda wpływać, a tu musi woda naciskać, tak, tu musi woda naciskać, ups, ale zobaczymy to, spróbujemy to za chwilę, jak to pakuję, napełnić wodą i zobaczyć, czy to działa. Jak na razie zadowolony, z watem, bo z watem, ale jak na razie zadowolony, szczególnie z tych szczoteczek, z tych ściereczek do mopa, do odkurzacza, tego nie powiem jakiej firmy, żeby to nie marudzili tam potem, że gdzieś tam fragment sponsorowany, że tak powiem, ale bardzo mi odpowiadają. Cieszę się, że znalazłem. Są drogie, trzeba zakupić jeszcze zapasowe szczoteczki, te takie kręcące się i guma i będzie super. No to tyle, nie ma co się rozwodzić. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Dzień dobry jeszcze raz, dobry wieczór. Postanowiłem jeszcze dodać taki króciutki filmik na koniec, od razu sprawdzę, czy ten pojemnik działa tak jak powinien. Mamy tu już buteleczkę napełnioną wodą, starczy wepchać. O! Widać tutaj, jak się napełnia. Ups. A tu jeszcze gazik mi się od razu. Może zmniejszymy. Tu mamy wodę. O, widać. I to cały czas się uzupełnia do czasu wyczerpania wody, aż kład futrzak wychlepie wszystko w te upały. Powrotem. Prezentuje się to całkiem ładnie, muszę przyznać. Podoba mi się. Zadowolony, jak dawno nie byłem z tych zakupów, jednych i drugich. Przed chwilą zrobiłem zamówienie, zamówiłem następne akcesoria do tego robocika sprzątającego. I to tyle. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.